wyże paku rozpoczęte. A ja jadę z polifoską na koniec pola. Odłożę na poprzeczniak dwa worki, później kolejne dwa worki. Tak, żeby nie trzeba było już dojeżdżać do gospodarstwa. I całą noc będą odbywały się siewy. A powiem wam, jakie to jest przyjemne uczucie, człowiek. Co prawda mamy 22:36, jeszcze się nie kładę spać, ale myślę, że przed północą położę się spać z myślą, że jak się obudzę rano, to 20 hektarów będzie już zasianych. Polifoski około, kurczę, nie pamiętam, ile ustawiliśmy. 130 kg czy 140, 140 chyba, poniżej 150 kg na hektar. A chyba więcej szczegółów to wam jutro dogram. Było tutaj na polu wapnowane, to co ostatnio słyszeliście, standard kalk. Zresztą ja dopiero co wapnować skończyłem to ostatnie pole. I mamy zwapnowane, powiem wam, że przez półtorej dnia, bo tak chyba to trzeba liczyć, rozwiozłem 270 ton, tak, 270 ton wapna samemu, w 9 na 9 kawałków, więc chyba całkiem niegłupio mi to poszło. Kurczę, gdzie by to postawić, żeby nie przeszkadzało? Dobra, zaraz sobie gdzieś odstawię i tyle. To jest działka, na której rosła pszenica po kukurydzy. Większy kawałek został zasiany, obsiany, a teraz zostało jakieś 5 hektarów. To jest robota, kurde. Rolnik śpi, a jemu sieją. Na bardzo ciężkich glinach, poprzeczniakach, gdzie jest bardzo zbite, znaczy po samych poprzeczniakach to może tak nie, na ścieżkach gdzieś tam, jak się trafi na poprzeczniaku, na ciężkiej glinie, no to maszyna wyrywa jakieś tam takie większe bryły, skały, no tutaj nie ma nad czym dyskutować, tak się dzieje i koniec. Natomiast jeżeli chodzi o zdecydowaną większość pola, to wygląda to jak bardzo mocny bałagan, bardzo duży bałagan, ale jeżeli chodzi o samo te łoże siewne, że tak powiem, to moim zdaniem jest git. No bo widzicie ewidentnie takie górki gdzieś tam nasypane, gdzie leżą te bryły. I też jest zagwozdka, tu ojczulek mówi, ciekawe czy z tych brył, na przykład wiosną, nie wyjdą samosiewy. Ale to też zależy już od rzepaku, bo jak rzepak będzie mocny, gęsty, ładny, rozbudowany, będzie miał dużą rozetę i tak dalej, to on zakryje nam te międzyrzędzia i raczej problemu nie będzie. Jak rzepak będzie kiepski, to problemy mogą się pojawić. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o te łoże siewne, ciężko, bo ciężko, ale da się znaleźć nasionka. Są one gdzieś tak na centymetrze. O, nawet nie, zobaczcie. Jest nasionko. Spadaj tam z powrotem. Także same nasiona są w takiej... Raz, że głębokościowo uważam, że jest gitara. Dwa, że są w takiej... O, tu są nasionka, jedno, drugie. Że jest to ok, jest to... Pytanie może tak, inne bym zadał. Czy ja bym to lepiej w tym roku uprawił? Nie wiem. A biorąc pod uwagę koszty, wszystkie... Tu chyba już przegrzebałem to nasionko. A nie, nie. O, tu było. O, tu jest. Także uważam, że jest gitarnie. Uważam, że jest gitarnie. 150 kg polifoski pod łapę. Nie wiem, dobrze. Mi się podoba. Mi się podoba. Nawet o dziwo ojciec był i mówi tak właśnie, te bryły po środku to takie nieładne, mówi. Wygląda to jak po gruberze jakimś. Jakimś takim bez jakiegoś wału zagęszczającego i tak dalej. Faktycznie tak to wygląda, bo tych łap jest więcej, bo tu jest 8 łap na 3 metrach.
Więc to tam, nie wiem, wychodzi 30 chyba 3 cm, czy 35, nie chce mi się liczyć. Jakoś tak, co 30 kilka centymetrów łapa. No i jest takie poryte jak po głęboszu, jak po, no, jak po głęboszu może nawet. Jak po gruberze jakimś. Ale samo jakby te miejsce, w którym maszyna sieje, myślę, że jest ok, jest gitara. Udało mi się chociażby na jedno pole tak w miarę zawidnego zajechać, na jedno pole, gdzie jest siany rzepak. Akurat tutaj jest ta nasza najsłabsza działka obecnie, na której był groch, która ma pH poniżej 4 i na której pokazywałem, czy też nagrałem materiał z wapnowania. No i właśnie siejemy. Siejemy rzepak. Zobaczcie, w tej glebie tutaj troszeczkę taka struktura gliniasta, jest wilgoć. Kupy po grochu jakieś tam poszczególne są i one nie wyglądają za specjalnie, tutaj nie ma nad czym dyskutować. Mimo wszystko tu wygląda, uważam, bardzo ładnie zasiane. Jest, to znaczy tu wygląda bardzo dobrze, jest bardzo ładnie zasiane. Przechodzimy kawałek dalej na glinę, gdzieś tu była ścieżka. I zobaczcie, co jest na ścieżce. Powywalał skały. No i pytanie, jak ten rzepak tutaj będzie się zachowywał. Jak on się tu będzie zachowywał? Najpierw to było trzeba znaleźć. To jest po pierwsze. O, jest. Jest nasionko rzepaku. W takich dość głębokich rowkach. Ale jest w takiej ziemi sypkiej, wilgotnej. Miejmy nadzieję, że popada. No i siejemy, tak jak zresztą już zauważyliście, za pomocą siewnika do uprawy pasowej. Ale takiego siewnika zdecydowanie prostszego w budowie, aniżeli to zazwyczaj bywa. Albo inaczej, jeżeli jak myślimy uprawa pasowa, to od razu mamy kombajny, a nie siewniki przed oczami. A tutaj siewnik jest bardzo prosty. Łapy, 8 łap, z tyłu wał oponowy i z tyłu redlice wysiewające. Redlice troszeczkę podobne do tych, które są na przykład w Rapidzie. Mianowicie jest talerz, jest redlica stopkowa, obok niej jest talerz i z tyłu kółko kopiujące, dogniatające. I to tyle. I aż tyle. Ciągnik, jak widzicie, New Holland 200 koni, to jest te chyba 75-50, właśnie coś koło 200 koni. Radzi sobie z tym naprawdę sympatycznie. No i widać, już od razu przeszliśmy na zdecydowanie gorszą glebę. Tu wcześniejszy przejazd już suchy, tu teraz ten przejazd, który był niedawno wykonany. I zobaczcie, no fajnie, fajne jest to, że tu mamy, tu jest wilgoć. A jak jest wilgoć, to będą schody. W teorii tak to wygląda. W teorii tak to wygląda. Standardowo, żeby znaleźć nasionko, to trzeba mieć szczęście. Jak ktoś potrafi za pierwszym razem znaleźć nasionko rzepaku, to może grać w lotka. No, dupa zimna. Sieje tutaj, znaczy no, sieje. Właśnie. Chłop stoi, a jemu sieją. Wysiewa tutaj Marcin odmianę onca, nie wiem, jak to się czyta, onca chyba, od chłopaków stop nasiona. Wiecie, jak to jest, tak, że rzepaki to najlepiej na samych dobrych glebach, nie, wtedy jest fajnie, super, ekstra i tak dalej. No, w Polsce jest zazwyczaj jednak tak, że tych dobrych gleb nie ma za wiele, więc radzimy sobie też z siewami na słabszych działkach. No i trzeba na te słabsze działki też dobrać odpowiednią odmianę. No i tutaj po przedyskutowaniu właśnie z chłopakami stop nasiona, z Darkiem, no Darek polecił mi tą odmianę onca. To jest odmiana populacyjna. Zobaczcie, jak się wdrapuje, a potem będę gadał. No radzi sobie, kurde, 200 koni. Uprawa na 25 cm. Myślę, że gra muzyka, naprawdę. Nie, no spoko, naprawdę spoko to wygląda.
Wracając do odmiany, no właśnie jest to odmiana populacyjna, taka gdzieś skierowana, która jest skierowana na różne typy gleby, chociaż wiecie jak to jest, jak się rozmawia ze sprzedawcami, no to tak, no najlepiej na dobrych ziemiach, żeby wysiewać, no ale wiadomo, że przecież rzepak to jest taki, że sobie wszędzie poradzi i nagle się okazuje, że wszystkie odmiany są na dobre ziemie, a co do czego, no to jak trzeba, to i poradzą sobie na słabszych stanowiskach. Tą odmianę mam też zasianą na tym jednohektarowym kawałku. Podejdę trochę bliżej. Tu jest mało resztek pożniwnych, więc się nie pcha praktycznie nic. Fajnie, kurde, naprawdę podoba mi się mega. Naprawdę mega mi się podoba, jak to robi. Mam też tą odmianę zasianą na hektarze, na którym był jęczmień o zimy. Ten jęczmień, który tam dał około 9, nie no, ponad 9 ton w przeliczeniu na hektar. Tam jest dobra ziemia, taka trzecia B. No i jeżeli ma być dobrze, jeżeli ma ziemia ma mieć duży wpływ na plon, no to myślę, że tamta działka jest jedną chyba z lepszych, żeby to pokazać. Też zastosowałem tam wapno. Dodatkowo te wapno z racji tego, że były tam samosiewy, no właśnie to jest taka różnica, że tam były po jęczmieniu, wcześniej to było uprawione karierem, wyszły samosiewy, więc karierem znowu uprawiliśmy i trochę tą glebę przesuszyliśmy. Ma coś popadać, miejmy nadzieję, że popada, no to też ułatwi ten deszcz wschody. Azotu to tutaj nic nie idzie. Tutaj na tym polu 180 kg polifoski, jak dobrze kojarzę. Coś takiego, 180 kg. Na tamtym 150, czy tu 190, coś takiego. Na tamtym 150. No i to jest chyba jedyna różnica. No oprócz tego, że jest różnica w glebie, oczywiście. No tutaj pH jest dużo gorsze i tak dalej, i tak dalej. Tak jak wspominałem w materiale z wapnowania, tutaj nie liczymy na jakieś tam rekordy, ale też. No mam nadzieję, że ten rzepak zwróci się, jeżeli, że tak powiem, w kosztach, zwróci mi te pokłady energii i kosztów, które pakujemy w tą działkę, żeby ją doprowadzić do odpowiedniej kultury. No czymś ten płodozmian trzeba przełamać. To oczywiście można było zasiać na przykład owiec, tak jak wspominaliście. Łubin, to mi się źle kojarzy, to łubin nie. Słonecznik, może kukurydzę. Ale wydaje mi się, że naprawdę dobrym przełamaniem jest tu właśnie zasianie rzepaku. Ten rzepak tutaj już był chyba dawno, raczej dawno nie był siany, tak powinienem powiedzieć. Dlatego też no, decyzja jest na rzepak. Miejmy nadzieję, że to co tutaj robiliśmy, że jakby postanowiłem pójść w stronę siewu pasowego, wydaje mi się, że to też z jednej strony w momencie, kiedy mamy słabe pH, kiedy pierwiastki, składniki praktycznie są niedostępne, bo tu są poziomy bardzo niskie, praktycznie wszystkiego, więc dajemy ten nawóz pod łapę. Wcześniej daliśmy wapno granulowane, teraz dajemy... Dałem wapno sypkie, no mówię, prawie 200 kg polifoski, wcześniej ten Atrigran, który już był podany i jesienią, i wczesną wiosną, i popadały deszcze, więc to też powinno gdzieś tam w tą glebę wejść. No, w teorii powinno wyjść to na plus, a w praktyce się okaże. A nie mówiłem w sumie, co to za siewnik. Ale już chyba widzieliście. Tak, to jest siewnik Shewera. Mi się podoba, jak to robi. Naprawdę. Prosta maszyna. Znaczy tak, z oceną jakości to trzeba by poczekać do wschodów, prawda? Bo to jest kryterium decydujące o tym, czy my możemy daną maszynę chwalić, czy nie. No bo no, wschody są dla nas najważniejsze, najistotniejsze. Wschody w dużej mierze decydują o późniejszym plonie, więc no ja sobie mogę tutaj mówić, że mi się podoba maszyna, bo jest prosta i tak dalej, ale jak wschody będą gówniane, no to w dupie z tą prostotą maszyny, nie? Tu przede wszystkim zależy nam na tym, ona może być skomplikowana jak cholera, ale żeby siała dobrze. I tak samo w drugą stronę, może być prosta jak cholera, jeżeli będzie dobrze siała, to będzie też super.
kurzy się jak diabli. Nie wiem, czy wspominałem, nie pamiętam już, głębokość pracy 25 cm i to jest faktycznie 25 cm mierzone takim specjalnym prętem z podziałką. Biliśmy za łapą, mierzyliśmy, wychodzi 25 cm. To jest takie uczciwe, to nie jest tak, że no może 20, a może ileś. No nie, no chyba, że gdzieś tam ktoś zakombinował i przestawił to, ale nie, bo to dzisiaj też sobie mierzyłem. No i tak wychodzi po prostu, no to wiadomo, nie chodzi o to, żeby przeryć tą ziemię, nie wiadomo jak, od tego jest głębość i tutaj było głęboszowane, ale żeby też było zrobione uczciwie, bo wiecie, nieraz jest tak, że tam producenci się chwalą, o możliwość podania nawozu na 35 cm, kto jeździ kuźwa na 35 cm i rzuca ten nawóz, mało kto, raczej jest to pewnie około 20, a wiem, że bywa też, że jest i 15 i mniej i... No ale wiecie, no ale jest możliwość, nie? No jest możliwość podania na 20 parę centymetrów, no. To najważniejsze. Coś jeszcze chciałem, wiem, powiedzieć. Pojedyncze samosiewy grochu wychodzą. No wapna, widzicie, wapno leży. To jest ten standard kalk. Jest tego sporo, naprawdę jest tego sporo. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że my tutaj 2-3 lata nie zwojujemy Ameryki, że nie wiadomo jak bardzo nie poprawimy tej gleby, no ale krok po kroku i będzie coraz lepiej. Ja jestem dobrej myśli, nie wiem, bo ogólnie jestem optymistą w życiu codziennym i wydaje mi się, że jakoś to, że nie będzie najgorzej, że będzie lepiej niż z grochem ekonomicznie. Mam taką nadzieję, bo na grochu tutaj utopiłem. Na grochu jestem w plecy, jeżeli chodzi o ekonomię, no to niestety, no. Z tony 400 nie da rady być na plus, choćby nie wiem co zrobić. Więc... A rzepak jest taką rośliną wredną trochę, bo potrafi na bardzo dobrych ziemiach wypiąć się na naszą robotę i dać stosunkowo niski plon, a na takich właśnie ziemiach zapuszczonych, takich tam kiepskich, gdzie by nikt mu nie dawał szansy, no rekordów nie zrobi, ale potrafi pozytywnie zaskoczyć. No, chociaż wiecie, z góry zakładamy, to też może dlatego on tak zaskakuje, bo z góry zakładamy, że no tu się nie może udać za dobrze, nie? Więc podejrzewam, że każdego z was i mnie również, jakby tu było 3 tony, to byśmy skakali z radości i kraskali uszami. Ale czy tu będą 3 tony? Raczej ciężko. Na poprzedniej działce, gdzie był groch, no maszyna się zapychała po prostu. Zapychała się. Nie było to może jakieś nagminne, ale się po prostu zapychała. O, widzę, tutaj też jest taka kupa słomy. Pokażę wam, o co chodzi. I na poprzedniej działce tej słomy było zdecydowanie więcej. Ta słoma z grochu jest taka watowata. Jak dostanie wilgoci, to nie chce uciekać i zobaczcie, co się robi. No, robi się coś takiego. Na szczęście tutaj na tym polu tego praktycznie nie ma, ale no na poprzedniej działce się gdzieś tam pokazało. No. Tego nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, przeskoczyć z maszyną tego typu, no, która pracuje tu w tej chwili. Zobaczcie też, to jest troszeczkę potwierdzeniem tego, co mówiłem też ostatnio. Już nie przedłużam, naprawdę. Ziemia nieruszana. Zobaczcie, ile w niej jest wilgoci. To jest... No, nie jest to glina, która trzyma nie wiadomo ile wilgoci, to jest słabsza ziemia i zobaczcie, mimo wszystko wilgoć w niej jest, a w żaden sposób nie przerywałem parowania, tak jak to wspominałem w jednym z poprzednich filmów bodajże. Mam nadzieję, że kolejność tym razem zachowam i że, kurczę, to nasze doświadczenie pokazuje, że wcale ruszenie tego ścierniska nie powoduje, że wilgoć nie wiadomo jak bardzo zostaje w tej glebie, wręcz mam wrażenie, że jest troszeczkę odwrotnie. I w tym wypadku, no to też pokazuje sam przejazd, prawda? Jest po prostu wilgotno. A wilgoć to bardzo dobry znak, naprawdę.
To jest bardzo dobry znak. Dobra, nie przedłużam. Trzymajcie się, do zobaczyska. Hej!